Hej, hej, witajcie kochani na moim kanale, na kanale Biała Sowa. Dzisiaj troszeczkę w nowej odsłonie, nowa ja. Jak możecie zauważyć, grube brwi, nowe rzęsy. Jak mówiłam, tak zrobiłam, byłam. Jestem bardzo zadowolona i ten odcinek poświęcę właśnie na urodzie. Więc drodzy panowie, w tym momencie możecie wyłączyć ten odcinek albo zostać do końca. Ten odcinek kieruję do Was, drogie panie, więc moje drogie, jak możecie zobaczyć, wyglądam zupełnie inaczej. Panowie mogą komentować, czy lepiej, czy gorzej. No ja przyzwyczajam się, zawsze miałam cieniutkie brwi, jak widzieliście. Teraz mam zrobione henną, żebym się przyzwyczaiła, bo potem chcę sobie zrobić makijaż permanentny. I właśnie, drogie panie, mam do Was pytanie. Jeżeli znacie fajne usługi permanentnych makijaży, to dajcie mi znać w komentarzu. Póki co przyzwyczajam się do takich grubych brwi, ponieważ taki permanentny makijaż to już jest na lata. No i nie chcę potem, słuchajcie, żałować czy kombinować z usuwaniem, więc stąd te grube brwi robione henną. Dobra, teraz Wam pokażę moje rzęsy, jak wyglądają, jaki mam efekt. Słuchajcie, dziewczyny, spójrzcie, jakie piękne rzęski mam. Bardzo naturalnie to wygląda. Nie spodziewałam się takiego efektu. Bałam się, że będzie to bardzo widać takie, wiecie, firanki. Ale nie. Rzęski mam w kolorze brązu, żeby właśnie dać taki naturalny efekt. Jak na pierwszy raz, słuchajcie, to jestem zaskoczona bardzo mile. Obawiam się, że będę kombinować, będę robiła pewnie ciemniejsze, więcej ich, może dłuższe, bo już mi się, słuchajcie, podoba. Podoba mi się, bo nie muszę malować. Więc jutro rano wstanę sobie do pracy i mam spokój, słuchajcie, z malowaniem. Także tak wyglądały moje rzęsy. I dziewczyny, słuchajcie mnie teraz bardzo uważnie. Mam dla Was prezent. Na hasło Biała Sowa otrzymacie 30% zniżki na tak ładne rzęsy, które wykonała mi Bogusia. Bogusia ma swój zakład kosmetyczny w Bydgoszczy, a konkretnie w Fordonie na ulicy Kwiatkowskiego 2. To jest naprzeciwko Lidla przy ulicy Golowa. Tam jest solarium i po schódkach w dół się schodzi, ona tam się znajduje. I słuchajcie, zapytałam o zniżkę dla Was. Bogusia się zgodziła i na hasło Biała Sowa możecie, słuchajcie, uzyskać 30% zniżki na tak piękne rzęsy. Ona wykonuje metody różne, długie, krótkie, słuchajcie, kolorowe. To już musicie z nią ustalić, co chcecie. Także słuchajcie, wbijajcie do Bogusi. Będzie jej miło, mi również, jeżeli skorzystacie. Napiszcie w komentarzu, jeżeli skorzystacie, czy zamierzacie. Będzie mi niezmiernie miło, słuchajcie. No i pozdrawiam Was serdecznie. I idę, słuchajcie, jeść śniadanie, bo jestem już głodna. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa! Spójrzcie, co to dzisiaj do mnie do drzwi zapukało. Równowaga w pudełku, catering dietetyczny. Dzisiaj nie gotuję. Jem zdrowo. Spójrzcie, jak to fajnie wygląda. Jak już wcześniej mówiłam, stawiam na zdrowie i będę odżywiała się zdrowo. Na śniadanie zjem hummus buraczany. Ja już sobie go wcześniej otworzyłam. On wygląda tak. Jest chlebek ciemny, ogóreczki i hummus. Zaraz zobaczę, czy to jest dobre, bo pachnie ładnie. Na drugie śniadanie zjem owsiankę Bounty z malinami. Takie duże pudełko. Nie wiem, czy to przejem. Nie mogę się już doczekać. Owsianeczkę lubię. Na obiad. Tu jest obiad. Obiad. Łosoś z makaronem ryżowym pieczone. Warzywka. No, wygląda obłędnie. Duża porcja. Ja lubię ryby w każdej postaci, a łososia uwielbiam. I sałatka z pomarańczą, kurczakiem i rukolą. To zjem na kolację. Bardzo fajne połączenie, kurczak i pomarańcza. No, nie mogę się już doczekać. Będziemy dzisiaj jeść takie pyszności. A tu obok jest moja córeczka. Cześć, Oliwia. Cześć.
Będziesz jadła ze mną śniadanko? Nie. Nie? A co zjesz na śniadanie ty? Jajeczniczkę. Jajeczniczkę, no też zdrowo. Także Oliwia je jajeczniczkę dzisiaj na śniadanko. A mama, tak, a mama zje sobie dzisiaj taki catering zdrowy. A co tata zje? A tata zje ze mną może, podzielę się z nim tym pysznym śniadaniem. Także pozdrawiamy i życzcie nam smacznego. Ta. Słuchajcie, mój mąż mnie jeszcze nie widział w takich brwiach, a wiem, że wraca już do domu, więc zaraz go zaskoczę, włączę sobie kamerkę i będziecie świadkiem, słuchajcie, jego komentarzu w tej sprawie. Także zaraz to zrobimy, ale póki co, słuchajcie, wezmę sobie, wyczeszę jeszcze te moje rzęsy, aby były piękniejsze. A czeszę je taką specjalną, słuchajcie, szczoteczką, którą dostaniecie od Bogusi, jeżeli skorzystacie z jej usług. I chciałam Wam jeszcze, kochani, powiedzieć, że Bogusia ma ten zakład od niedawna i słuchajcie, warto wspierać takie nowe salony kosmetyczne. Dziewczyna naprawdę ma fach w ręku i dziewczyny, jeżeli jesteście z Fordonu, to naprawdę wbijajcie do niej. Nie będziecie żałować. Ona będzie szczęśliwa, że może Wam założyć takie piękne rzęski. A być może któraś z Was faktycznie będzie zainteresowana, będzie chciała skorzystać, to 30%, słuchajcie, to już fajna jest zniżka w dół. Także polecam serdecznie. A ja, słuchajcie, idę go zaskoczyć i zaraz będziecie słyszeć jego opinię. Powiem Wam jeszcze tylko, że moja córka mnie dzisiaj nie poznała. Powiedziała, że bardzo ładnie wyglądam. Rzuciły jej się na pewno moje brwi. No bo są naprawdę szerokie, muszę się naprawdę do tego przyzwyczaić. Zaraz zobaczymy, co powie mój mąż. Cześć. Cześć. Jak Ci się podoba w nowych brwiach? Widzę, jak na zmianę, bardzo pięknie. Zrobiłaś szersze brwi. No, i co jeszcze Ci się rzuca w oczy? Oczy pomalowane? No, nie są pomalowane, ale są rzęski takie, zobacz, ładne. Pięknie, pięknie wyglądasz. No. Naprawdę inaczej. Myślałem, że mam nową żonę, jak tutaj wszedłem. No, fryzura też fajna, co? Fryzura piękna. A zgadnij, kto uczesał mnie. Pewnie mama. No, moja mamusia tak potrafi ładnie uczesać. Zawsze, słuchajcie, czeszę moją córkę. A Ty nagrywasz? No, ja nagrywam. Aha. Możesz. Się rozebrać. Możesz. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Możesz pozdrowić moich widzów. Pozdrawiam. No, widzicie? Tak to wygląda. Podoba się. Nowa żona, no proszę. Słuchajcie, idę do niego. Niech sobie zobaczy bliżej. No, zaskoczony był. Ja w sumie też się speszyłam. Bo jeszcze tak nie było, że on wchodzi, a ja sobie tutaj z telefonem. Więc słuchajcie, moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie, dajcie kciuki w górę, serduszka, komentujcie i do następnego filmiku.